Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Caputa i zapraszam do szybkiego, skutecznego i obłędnie pysznego gotowania. Dzisiaj upieczemy przepyszne ciastka, błyskawiczne ciastka czekoladowe, które pieczemy tylko 8 minut. Do przygotowania ciastek potrzebujemy na początek 300 g czekolady. W moim przypadku gorzki, ale jak wolicie bardziej słodkie ciasteczka, wybierzcie mleczną. Czekoladę kroimy bardzo drobno. 2 łyżek orzeszków ziemnych, pieczonych lub prażonych. Ważne, żeby były solone, bo to przełamie nam smak słodyczy. Orzeszki drobno siekamy. Skórki otartej z połowy pomarańczy. Pomarańcze musimy wcześniej sparzyć. Nasze składniki mieszamy dokładnie i na razie odkładamy. Przygotowujemy robota i do misy wrzucamy 100 g masła i 100 g cukru trzcinowego. Masło z cukrem musimy utrzeć na średnich obrotach. Następnie dodajemy jedno jajko i miksujemy z cukrem i masłem. Do oddzielnej miski wsypujemy 100 g mąki pszennej, 2 łyżki ciemnego kakao i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Suche składniki mieszamy i włączamy ponownie robota. Do misy wsypujemy suche składniki. Gdy powstanie ciasto, dodajemy wcześniej przygotowane orzechy z czekoladą i skórką pomarańczową. Ponownie wszystko mieszamy i gotowe. Teraz blachę z wyposażenia piekarnika wykładamy papierem do pieczenia i nakładamy nasze ciastka grubości mniej więcej 1 cm. Nagrzewamy piekarnik, grzanie góra-dół 180 stopni. Ciastka pieczemy w nagrzanym piekarniku przez dokładnie 8 minut. Chodzi nam o to, żeby nie przesuszyć ciastek i żeby w środku na końcu były miękkie. Upieczone ciastka warto jest przełożyć na kratkę i wystudzić. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału, komentowania i pisania o tym, co chcecie zobaczyć w następnych filmach. Do zobaczenia!